Mimo prowadzonej od wczesnych lat 90. prywatyzacji, polskie państwo jest pod względem właścicielskim wszechobecne w gospodarce. Co gorsza, od 2016 roku proces prywatyzacji jest odwracany. Państwo nacjonalizuje przedsiębiorstwa, powiększając swój wpływ na gospodarkę. Obecnie polskie państwo kontroluje prawie połowę sektora bankowego. Polskie państwo produkuje sklejkę, produkuje cukierki, produkuje buty, prowadzi działalność hotelarską. Uważamy, że należy stworzyć ściśle ograniczony katalog powodów dla obecności właścicielskiej państwa i ściśle ograniczony katalog branż, w których państwo może być właścicielsko obecne ze względu na konieczność ochrony takiej wartości, jak na przykład bezpieczeństwo narodowe czy porządek publiczny.